kiedy będzie pełna sala, czyli tam 270 czy 250 osób na konferencji, to wiesz, czasami to ludzie na koncerty nie przychodzi. Różnych wykonawców, co na taką konferencję. Ja spodziewałem się kameralnej rozmowy w gronie kilku mniej lub bardziej znajomych osób ustawionych za stołem z wodą mineralną. Nie spodziewałem się kompletnie tego, że będzie nieomal komplet publiczności i kompletnie nie spodziewałem się tego, że będziemy mieli o czym z publicznością, nie tylko ze sobą rozmawiać. Znaczy, dla mnie jest to bardzo kontrowersyjne w tym sensie wypowiadanie się właśnie jako twórcy, prawda, i konfrontowanie się z problemami no, na przykład klubów czy organizatorów festiwali. No, my mamy zupełnie jak gdyby inny język, pomimo że jesteśmy w tej samej branży, ale zupełnie inaczej to traktujemy. Mam wrażenie, że ten, powiedzmy, że główny temat, czy techno to sztuka, to nie był dlatego, że my nie wiemy, czy to jest sztuka, czy nie. My jesteśmy przekonani, że jest sztuką. Po prostu uważamy, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, osób decyzyjnych. Czy dzisiaj była duża rozmowa o Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który daje na trochę inne projekty przede wszystkim, a mógłby może wspierać też taką muzykę jak techno bardziej niż to robi. Czy dziennikarze muzyczni, którzy piszą o alternatywie, nie uznając techno jako muzyki alternatywnej. Podejrzewam, że to jest taka muzyka, która dociera do pasjonatów, a żaden dziennikarz muzyczny nie wygra w wyścigu na wiedzę z pasjonatem. Może co najwyżej za pasjonatem teczkę nosić. To jest cały czas underground, bo jednak u nas w Polsce ten pop i rock ma tą większość, do niego cały czas puka coraz śmielej hip-hop, natomiast ta elektronika jest cały czas undergroundem. Ja nie jestem przekonany, czy to jest kwestia wymiany pokoleniowej. Mam wrażenie, że to jest po prostu proces oswajania się z muzyką alternatywną, z muzyką, powiedzmy, ze współczesną muzyką rozrywkową, która ma bardzo krótką historię jednakże. Czy VJ jest artystą drugiej kategorii? Uważam, że tak nie jest, ponieważ ogrom pracy, który musi włożyć w przygotowanie materiału, jest potężny. Także należy zwracać uwagę na promowanie takiej osoby, żeby ona pojawiała się w line-upie. To jest ogromna praca. DJing to nie jest tylko klub i to nie są tylko sample gdzieś tam znalezione. Bardzo często muzycy twierdzą, że nie chcą występować z DJami, dlatego że oni puszczają z komputera. Tak. A muzyk ma na przykład saksofon i on nie chce być na równi z takim narzędziem jak komputer. A kiedy widzi, że my musimy się tak samo napracować jak on, że mamy taki sam wpływ. Też piszemy partytury często do tych rzeczy, które tworzymy. I was really happy to be asked to be involved in the Audioriver conference because I think there's not enough dialogue happening around the VJ contributions to the scene. There's lots of video based festivals where VJs can talk, but we're just talking to other video artists, and it's nice to have it aired in a larger forum that's also talking about the electronic music industry and how we are involved in the industry. So yeah, I think it's really important to have a dialogue. Fajne jest to ścieranie się poglądów. No tutaj kilka fragmentów dyskusji było naprawdę emocjonujące.